Ok, witam moi drodzy. Dzisiaj w tym tutorialu do programu Blender chciałbym wam pokazać, jak wyciąć szybko otwory i efektywnie na przykład w budynku, tak aby obiekt w ogóle wam nie zniknął. Bo jest takie narzędzie, które polubiłem, które się nazywa Knife Project. Tylko chciałbym wam pokazać, jak z tego korzystać. To na przykład fajnie jest, jak otwór wyciąłem w tym budynku. Chciałbym wam na szybko pokazać, jak to zrobić. Na przykład tu chciałbym sobie wyciąć górne otwory, aby skrych zrobić od tego po niemieckiego budynku. Sprawdzę, czy nagrywam, bo mam nową wersję programu OBS Studio. Aby wam ten program na waszym komputerze działał, jak nagrywacie ekran. Bo nowa wersja ma jakiś taki dziwny problem. Trzeba na niego zwrócić uwagę. Mam taki procesor i tyle RAMu i taką kartę graficzną, to ona będzie wam dobrze działać. W opcjach settings musicie iść do output, recording i odznaczyć tam opcję, bo u mnie błąd występował. Jak używacie najnowszej wersji, teraz co wyszła 5 listopada 2022 roku. Zapraszam do mojego nowego tutorialu. Dzisiaj pokażę narzędzie Knife Project. Zaznaczę sobie ten krawędź, tą krawędź. Shift S, kursor do zaznaczonego. Skopiuję krawędź, bo można używać skopiowany poligon. I pokażę wam taki fajny trik, jaki zastosuję. Teraz moment. Aha, nie odznaczyłem tego. I teraz sobie zaznaczę ten vertex i ten. Vertex. New edge face from vertices. Bo potrzebuję tylko krawędzie na razie póki co. No i dobra, skoro już mam to, ja sobie wytłoczę ten poligon. Będziemy tylko krawędź, moi drodzy, wytłaczali. Ja sobie tutaj do góry dam Shift S, kursor do zaznaczonego. Bardzo lubię Knife Project, moi drodzy, narzędzie. Trochę sobie powiększę to okno. Dobra, dam sobie extrude. I teraz wybiorę to. Zaraz, moment. Muszę teraz zaznaczyć tak. I tym gizmem przesunąć to. No i tutaj na klawisz kropka użyję, aby tylko ten poligon zaznaczyć i wtłoczymy go tu do wewnątrz. Teraz kopiujemy w trybie GC Shift G. Jak aby narzędzie Knife Project działało, trzeba będzie zaznaczyć i te poligony. Cały czas klikać tak. Face. Intersect Knife. Wybiorę sobie Merge. To nam zespawa do wewnątrz. Ale teraz wam pokażę, co ciekawego będę robił dalej. To możemy wykasować. Już mamy wytłoczone dziury w oknie. To działa podobnie jak Intersect Boolean, ale jakoś tak bardziej stabilnie to działa. Już wam pokażę, jak to wewnątrz wygląda. Tu trzeba te pozostałości po poligonach wykasować, co wtłoczyliśmy do wewnątrz. No i teraz chwila prawdy. Poligon nam na boki się nie rozjeżdża, ale aby bevel działał poprawnie, jakąś dodatkową krawędź tutaj trzeba dodać. Zaznaczyć cały obiekt, mesh, normals, recalculate outside.
Krzywe normalnie nie są dostatecznie duże, to trzeba zwiększyć ich rozmiar. Sprawdźcie, w którą stronę one idą, czy się poprawnie wyświetlają. Nie wiem, czy nie powinienem skalowania przypisywać. Jeszcze muszę jedną krawędź usunąć. Wysadzam nową krawędź. Zapisujcie projekt jak najczęściej, bo czasami Blender crashuje. Czasami niestety crashuje. Program nie jest idealny. Program, mój drodzy, niestety nie jest idealny. Tą krawędź ja sobie, moi drodzy, usunę. Tą krawędź rozpuszczę. Klawisz X, Dissolve Edge i usuwam też punkt. I mamy pięknie wywiercone otwory w budynku. Tu nie mogę rozpuścić krawędzi z tego względu, że musiałbym dodać tutaj jakąś zapasową krawędź. Podobnie jak tu. Teraz chyba się będzie dało tą krawędź rozpuścić. Musi być jakaś krawędź, która biegnie do budynku, do okna, tak aby narzędzie dissolve zadziałało. Teraz sprawdzę fazowanie, jak to działa. No, bo tutaj trzeba dać opcję, by odznaczyć lub slide. Nie no, fazowanie działa. I tu mamy nasz po niemiecki dom. Sporo rzeczy dzisiaj, moi drodzy, wymodelowałem. Jeszcze nie skończyłem tego budynku. Chcę jeszcze taki fajnie po niemiecki ganek zrobić. I to byłoby na tyle. To jest jedna z możliwości narzędzia Knife Intersect z opcją Merge. Ten sam oligon w trybie edycji można użyć, aby wywiercić otwory bardzo szybko w budynku i dzięki temu program zachowuje się w miarę stabilnie, nie ma z tym problemu. Mam nadzieję, że mój tutorial, moi drodzy, wam się podoba i życzę wam miłego dnia.